Cześć, witam Was serdecznie po raz drugi. Tak, wiem, mam dziwne światło w pokoju, ale jest wieczór, jak zgaszę, to już w ogóle nie będzie mnie widać. Tak jak obiecałam, nagrywam kolejny filmik króciutki z szybką rozgrzewką oraz z nauką jednego kroku, żebyście mogli urozmaicić swój wolny czas. Więc już nie przedłużając, szybciutko włączam muzykę, robimy szybką rozgrzewkę i lecimy z naszym krokiem. Zapraszam. Uwaga, zaczynamy od biegu w miejscu. Lecimy, biegniemy. Pamiętajcie o oddechu w czasie biegania, to jest bardzo ważne. Biegniemy, oczywiście mój pies już mi zaczyna przeszkadzać. I skaczemy, hop. Uwaga, skręcamy biodra. Możemy trzymać ręce u góry. I uwaga, śladem po krzyż. Uwaga, robimy fajne cyki. Powstań. Nazywa się Bismarcki. I uwaga, nasze rączki pracują w ten sposób, że trzymamy piąstki w ten sposób, mniej więcej na wysokości naszych ramion i wypychamy na od siebie. Hop! Nie mieszczę się w kadrze chyba, nieistotne. I teraz uwaga, wypuszczam luźną prawą rękę, a lewa ręka idzie przede mną na ukos. Hop! Wracam, dwie. Wypycham, to samo, lewą rękę opuszczam, prawa ręka na ukos. I dwie, i lewa, na ukos. Dwie, pamiętajcie, żeby opuścić drugą rękę. Tu są dwie, tu jest tylko jedna. Tu są dwie, tu jest tylko jedna. Uwaga, dodajemy ciało, jest. Pochylam, i. Pochylam, i.
pochylam do przodu i oczywiście cały czas stoję na ugiętych kolanach. To jest główna zasada hip-hopu, że wszystko tańczymy na ugiętych kolanach. Teraz staję w delikatnym rozkroku, tak żeby było mi wygodnie i bardzo delikatnie przeskakuję w prawo. Robię podskok, hop, i w drugą, hop, ok? Tutaj ważne, żeby ten podskok był naprawdę delikatny, a nie chcemy przeskoczyć nie wiadomo jak dużo metrów, tylko on jest naprawdę delikatny. I teraz, jak moje ręce idą do boku, to w tym samym czasie jest podskok. Podskok i uwaga, jedna rączka, przy czym się bujam. Podskok, ręka, podskok, ręka, podskok i troszkę szybciej. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem.